Już po raz czwarty na teren faktorii handlowej w Pruszczu Gdańskim zawitały wojska brytyjskie. Dzięki rekonstruktorom z całej Polski możemy obejrzeć umundurowanie, sprzęt i broń Brytyjczyków z istotnych dla wojskowości epok. Mamy tutaj przekrój generalnie od II wojny światowej po prawie że współczesne czasy, czyli rok mniej więcej 2012-2013, a więc ogromny przekrój wyposażenia, oporządzenia, umundurowania, no i też wszelkiej maści broń. To jest taka mini tradycja, może już tak można powiedzieć. Staramy się na każdej edycji właśnie zrobić tego typu prezentacje, aby widzowie, którzy są tutaj i nie zawsze się odważą zadawać pytania przy dioramach, mieli jednak szansę dowiedzenia się czegoś o tym, co tutaj jest tak naprawdę. I wielokrotnie trudno właśnie zadać pytanie, czasami ludzie nawet nie wiedzą, o co pytać. A takie przedstawienie pozwala właśnie w sposób spokojny, bezstresowy dowiedzieć się coś więcej, niż tylko po prostu patrzeć. Oprócz mundurów i broni możemy również zobaczyć prawdziwe perełki pamiętające czasy II wojny światowej. Między innymi transporter opancerzony Haftrak, który pomimo produkcji amerykańskiej był często wykorzystywany przez wojska brytyjskie. Oprócz tego możemy usłyszeć i zobaczyć w działaniu cały czas sprawne radiostacje. Dzięki staraniom tutaj kolegi, który jest właścicielem przede wszystkim tego sprzętu i kolegów krótkofalowców, którzy również się włączają w takie akcje pomocowe, udało się tutaj uruchomić ponownie po latach te urządzenia, które w czasie wojny służyły, na przykład tak jak to radio PCR-2 w całej Europie, ruchowi oporu do odsłuchiwania audycji nadawanych przez BBC, która w ramach swojej niby cywilnej działalności jednak przekazywała zaszyfrowane informacje dla ruchu oporu, podając albo jakieś fragmenty muzyki o określonej godzinie, albo komunikaty słowne na zasadzie jakichś życzeń od cioci Rose do wuja Johna z okazji jakiejś, ale oczywiście to było wszystko zaaranżowane w ten sposób, że ruch oporu wiedział, że należy wykonać jakieś tam posunięcia, które mieli zaplanowane. Nie zabrakło też nowych grup rekonstrukcyjnych, które przedstawiły mundury, sprzęt i broń z konfliktów, o których wcześniej nad Robzą nie wspominano. Chodzi o wojnę o Falklandy oraz wojnę w Wietnamie. Co ciekawe, w tym drugim przypadku prezentowani byli żołnierze z wojsk australijskich. Australia przez wiele stuleci była częścią Imperium Brytyjskiego, więc skoro jest to zlot grup brytyjskich, poczuliśmy się w obowiązku uczestniczenia, zwłaszcza że impreza jest bardzo ciekawa, mamy tu wielu znajomych. Przedstawiamy formację mało znaną, czyli Australian Army Training Team Vietnam, czyli zespół doradców Armii Australijskiej, którzy swoje doświadczenia z walk w dżungli, walk przeciwpartyzanckich mieli przekazać żołnierzom czy jednostkom Armii Wietnamu Południowego. My prezentujemy podobne, czy takie same jak żołnierze amerykańskich, wyposażenie podobne do umundurowania amerykańskich zielonych beretów, dowód wdzięczności czy przyjaźni dla Australii. Zielone berety pozwalały im właśnie nosić ten własny swój zielony beret, z tym, że zamiast odznaki zielonych beretów tutaj mamy godło Royal Australian Regiment, czyli takiego fajnego kangura. Drop Zone to niesamowita podróż po najważniejszych epokach dla wojsk brytyjskich, przedstawiona z ogromną dokładnością przez prawdziwych pasjonatów tematu. Trzymające w napięciu opowieści, interesujące ciekawostki i robiące wrażenie sprzęt na pewno spodobały się licznie odwiedzającym faktorię. Już nie możemy się doczekać 5. edycji, która na pewno jeszcze nas zaskoczy. Polecamy również zobaczyć spektakl Tajemnicza Irma Webb Żegna się z Faktorią oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.